W 2017 na świecie średnio co 30 sekund lekarze przeprowadzali amputację stopy lub części nogi z powodu powikłań związanych z cukrzycą. Dlaczego jednak dochodzi do operacji? Jak rozpoznać zespół stopy cukrzycowej? I czy można tego w jakiś sposób uniknąć? Ja jestem Jakub, a jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam Was na odcinek. Dla osób, które na co dzień zmagają się z cukrzycą, myślę, że sprawa wydaje się być oczywista. Zanim jednak przejdę do sedna, warto by chociaż krótko wyjaśnić, czym jest cukrzyca. Zgodnie z definicją, cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, czyli podwyższonym poziomem cukru we krwi. Zaburzenia te wynikają albo z niedoboru insuliny w naszym organizmie, albo z problemów związanych z działaniem samej insuliny. Oczywiście w zależności od mechanizmu, przebiegu i przyczyn choroby możemy wyróżnić różne typy cukrzycy. Do tych najpopularniejszych należą cukrzyca typu pierwszego, cukrzyca typu drugiego oraz cukrzyca ciążowa. O każdym typie cukrzycy można by jednak stworzyć spokojnie osobny odcinek. Dobra, pora zająć się jednak tym, co naprawdę Was tu sprowadza. O zespole stopy cukrzycowej mówimy wtedy, gdy w jej obrębie dochodzi do owrzodzenia, infekcji lub uszkodzenia głębokich tkanek w połączeniu z licznymi zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami naczyń obwodowych. Mimo wielu powikłań cukrzycy, nas interesują głównie dwa. Makroangiopatia dotyczy zmian miażdżycowych i niedokrwiennych w obrębie całego organizmu tętnicami na czele. W skład powikłań mikronaczyniowych wchodzi zaś retinopatia, nefropatia oraz neuropatia cukrzycowa. Stopa cukrzycowa powstanie w wyniku współistnienia trzech elementów: uszkodzenia nerwów, uszkodzenia naczyń oraz zbyt dużego obciążania stopy. Neuropatia obwodowa, jeden z głównych objawów cukrzycy, to nie tylko zaburzenie czucia bólu i temperatury. Często łączy się ona z upośledzeniem unerwienia mięśni stopy, co bezpośrednio przekłada się na zaniki mięśniowe i zaburzenia chodu. Prowadzi to do trwałego zniekształcenia stopy lub jej deformacji. Stąd pierwszymi dostrzegalnymi przez pacjenta objawami są odciski i otarcia naskórka, na bazie których później rozwijają się owrzodzenia, infekcja i martwica tkanek. Brak odczuwania bólu, związany zarówno z przeciążeniem określonych elementów stopy, czy uszkodzeniem tkanek, powoduje, że bardzo wielu chorych lekceważy objawy zagrażające utratą kończyny. Cukrzycy typu drugiego już w chwili rozpoznania u 10% chorych pojawiają się czynniki, które zwiastują zespół stopy cukrzycowej, takie jak neuropatia obwodowa lub zmiany naczyniowe nóg. Pamiętajmy jednak, że występują one zarówno u chorych na cukrzycę typu pierwszego, jak i typu drugiego, niezależnie od tego, czy uzyskali oni prawidłowy poziom glikemii. U osób, u których to osiągnięto, powikłań będzie oczywiście znacząco mniej. Diabetycy zazwyczaj chorują na neuropatię od wielu lat, ale zgłaszają się z problemem dopiero wówczas, kiedy dodatkowo powstaje niedokrwienie, a na stopie zaczynają pojawiać się owrzodzenia i rany. W takiej sytuacji często jest już zdecydowanie za późno. Rozpoznanie neuropatii cukrzycowej można ustalić na podstawie dobrze zebranego wywiadu, badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych jak angiografia TK czy podobaroskopia. W przypadku zespołu stopy cukrzycowej trudno jest mówić o konkretnym jej przebiegu. Są jednak objawy, które powinny zapalić Ci w głowie czerwoną lampkę. W przypadku przewagi niedokrwienia jako pierwsze pojawią się objawy takie jak blada, zimna skóra stóp, słabe, ledwo wyczuwalne tętno, ból i ochłodzenie stóp w pozycji leżącej oraz chromanie przestankowe, czyli sytuacja, kiedy po przejściu pewnego dystansu zaczynamy odczuwać ból w obrębie kończyn dolnych. W przypadku neuropatii jest trochę łatwiej. Wówczas po prostu powoli przestajemy czuć stopę. Sytuacja jest o tyle prostsza, kiedy czucie tracimy nagle. W przypadku, gdy neuropatia rozwija się powoli, pacjent może to ignorować i przyzwyczajać się do takiego stanu. Z racji zaburzeń czucia, w stopie neuropatycznej obserwujemy znacznie więcej zmian miejscowych, takich jak sucha skóra ze skłonnościami do pęknięć, zgrubienia i modzele w miejscach największego nacisku podczas chodzenia, pęknięcia skóry między palcami, brak pocenia się stóp oraz łamliwe, suche i zgrubiałe paznokcie przypominające infekcję grzybiczą. Jednym z podstawowych czynników, który powoduje nasilenie ryzyka zespołu stopy cukrzycowej, jest niewyrównanie metaboliczne cukrzycy. Przyczynia się to zarówno do neuropatii, jak i miażdżycy, tętnic kończyn dolnych. Oprócz hiperglikemii, za rozwój zespołu stopy cukrzycowej może odpowiadać więcej niż jeden czynnik,
do których zaliczamy palenie papierosów, deformacje w obrębie stopy, ograniczona ruchomość stawów, uszkodzenia termiczne, zabiegi kosmetyczne jak obcinanie paznokci czy uraz fizyczny. Dostrzeżenie wczesnych objawów alarmowych, które już poznaliśmy, pozwala nam na szybkie wprowadzenie działań przeciwdziałających powstawaniu owrzodzenia lub innych nieprzyjemnych dolegliwości. Najistotniejszym sposobem zapobiegania temu schorzeniu jest jednak wiedza pacjenta i jego świadomość na temat zespołu stopy cukrzycowej. Badanie na ogół składa się z kilku elementów. Pierwszą część badania możesz wykonać jednak samodzielnie. W końcu nikt nie zna Twoich stóp i nóg tak dobrze jak Ty sam. Dokładnie obejrzyj swoje podudzia i stopy. Zwróć uwagę na kolor, czy kończyna jest blada, a może właśnie wręcz odwrotnie i jest zaczerwieniona. Włosy, czy w którymś miejscu ich brakuje? Stan skóry, czy skóra jest przesuszona lub zaczerwieniona, deformacje w obrębie stopy, wyniosłości kostnych, modzeli i nagniotków, co powie nam o zaburzeniach chodu oraz kiepskim obuwiu. Nie ma nic złego w dotykaniu stóp. Czasami jednak warto zapytać, zanim to zrobimy. Porównaj temperaturę obu nóg. Zwróć uwagę na owrzodzenia. Szukamy tutaj ukrytych ran i owrzodzeń, szczególnie między palcami stóp. Ostatni etap badania jest już bardziej zaawansowany. Myślę, że warto zostawić go specjaliście, który przy użyciu odpowiedniego sprzętu dokładnie sprawdzi czucie temperatury i wibracji oraz czucie bólu, nacisku i propriocepcji. W trakcie badania możesz być poproszony o zrobienie kilku kroków, w czasie którym zostanie oceniony Twój chód. Pamiętaj! U każdego chorego na cukrzycę przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić pełne badanie stóp. Jeżeli lekarz takiego badania nie wykonał, nie wstydź się o nie poprosić. W przypadku rozpoznania neuropatii od razu po głowie będą nam chodzić najmroczniejsze scenariusze. Owrzodzenia, infekcje oraz martwica tkanek to coś, czego raczej wolelibyśmy uniknąć. Właściwa pielęgnacja oraz regularne badanie stóp może temu zapobiec, zanim dojdzie do innych poważnych komplikacji. Oto kilka wskazówek, jak lepiej zadbać o swoje stopy w przypadku neuropatii cukrzycowej. Codziennie myj stopy w letniej wodzie. Używaj przy tym łagodnego mydła o pH zbliżonym do pH skóry. Nie mocz jednak stóp zbyt długo. Na koniec nie zapomnij dobrze osuszyć stóp, szczególnie między palcami. Codziennie kontroluj swoje stopy. Nie lekceważ nawet małych pęcherzy, zaczerwień lub drobnych pęknięć skóry. Utrzymuj skórę stóp nawilżoną. Mocno przesuszona skóra stóp będzie miała większą tendencję do pękania, w wyniku których mogą tworzyć się rany. Pamiętaj jednak, że przestrzenie międzypalcowe powinny pozostać suche. Sprawdzaj długość paznokci przynajmniej raz w tygodniu. Paznokcie skracaj tak, by nadać im kwadratowy kształt, ponieważ ich zaokrąglanie może sprzyjać wyrastaniu. Płytka paznokciowa powinna wystawać poza opuszek palca. Do ich skracania staraj się używać pilnika. Stosowanie nożyczek lub cążków sprzyja mikrourazom płytki paznokciowej, a w przypadku neuropatii możecie nie czuć, kiedy zrobicie sobie krzywdę. Unikaj sandałów, japonek i butów na obcasie. W przypadku neuropatii nie chodź boso, nawet po domu. Zawsze noś skarpetki lub pończochy. Powinny one być wykonane z naturalnych materiałów. Nie noś jednak skarpetek, które mają ciasny ściągacz. Wszystko wydaje się być proste i oczywiste. Często niestety dopiero w przypadku powstania owrzodzeń i ran pacjent uzyskuje wiedzę na temat prawidłowej pielęgnacji stóp. W tym przypadku bardzo wiele zależy od Was. Pora na pierwszy krok w tym kierunku. Ja dziękuję za dziś, trzymajcie się ciepło, cześć!